Witam ponownie, witam znów w 14 już odcinku z serii Let's Play Zagrajmy w Half-Life. Ostatnim razem dopadła mnie grupa żołnierzyków G.I. Joe, którzy postanowili nie zaprzątać sobie głowy z zrobieniem, nie wiem, jakiegoś sądu polowego albo coś, tylko od razu wyrzucili mnie na śmietnik. Ze mnie całkiem dobry profesor, no. Jak można było mnie wyrzucić na śmietnik? Czuję się urażony. A raczej profesor doktor, ja mam tytuł doktora. Który wchodzi do ścieków kanalizacyjnych. Ścieki kanalizacyjne. Masło maślane. Wow, wow. A propos ścieków, gdzie ja właściwie jestem? Poza tym, że nareszcie na zewnątrz. Jej, wolność, wolność. Uhuhu, uhuhu. Ze sporym echem, które właściwie tu nie powinno być. Zastanawia mnie teraz, która właściwie jest godzina, o której oglądacie to. Czy jakoś w nocy? Tylko was tu brakowało. A ja z samym łomem. Dobra, skaczę. Hop. Zdechaj. Czy oglądacie to jakoś w nocy w sobotę, czy godzina 8 rano jak teleranek? Cholera! Masz. Będzie we mnie kurna skakał. Dobra, widzę bąbelki, więc nie wskakuję. Będzie mi potem głowa boleć. Żyjesz stary? Obudka! Jakiś taki kruchy był. Moment. Nie. Teraz z tego się raczej nie zejdzie. Ale gdy tylko przekręcimy odpowiednią bajkę. I wejdziemy szybko na górę, żebym się nie połamać zbytnio. Mówię, nie połamać się zbytnio. Aha. Się nie połamałem. To wszystko będzie dobrze. Kolejny landing. Landingi są dobre, bo to oznacza, że dawno nie zginę. Tak, dajesz, dajesz, Barney, strzelaj, strzelaj, dasz im wszystkim ra... A gdzie ty jejesz? Czekaj na mnie. A właściwie to co my tu mamy? Zupka z obcych? W zielonym kiślu? Super! Jak będzie gotowa, dajcie znać. Odpady toksyczne. Yummy! A Barney tu gdzieś powinien być, nie? Aha, znalazłem Barneya. Jego kolegów. Gin. Dobra, dobra. Mi się zdaje, czy kolejna MP3 mi się włączyła, czy to po prostu ta maszyneria wydaje taką melodyjkę. Nawet chwytliwe. W takiej fabryce można by było nawet dosyć długo pracować. Ale nie, to chyba tylko MP3. Dość marnie wybrana, ale zawsze MP3. Okej, nie mam z większego wyboru, gdzie, jak, co i gdzie i po co iść, więc postanowię iść na buzi buzi z tym czymś, fuj, jeszcze mnie opluło. A propos walentynek, nie? To my tu mamy, nie ma, aż ty! Cholera. Gin. A ty mnie ładuj. Mm-hmm.
Jak zwykle. Jakby to by było, gdyby drzwi były otwarte. Ale przydałoby się, żeby którekolwiek były otwarte. Hello! Okej, więc pójdę na górę. Może się pobiegnę, bo szkoda czasu. Yep. Observation Arena, ale... Nie, żebym się tam czepiał, fajnie by było, nie wiem, móc tu wskoczyć. Na przykład. Epaj, za słabo skaczę. A było chodzić na WF. A ja tam zawsze byłem intelektualistą. Lubiłem grać w piłkę nożną, ale dużo bardziej... Lubiłem rozrywki umysłowe, choćby szachy. O, a tutaj mogę zejść? Nie mogę. Więc się oficjalnie wziąłem i zgubiłem, chyba że... Chyba że tu nic nie ma. Demet. To zostaje mi tylko wycieczka... na zupkę radioaktywną. No... Fuj. Naprawdę muszę robić takie paskudne rzeczy, żeby... dojść tutaj. Yeah. No. Aha! Przeskoczyłem! Nie wiem gdzie, ale przeskoczyłem. Można podskoczyć? Można, więc podskoczyć. Ciekawe, czy ja też będę świecił po tym. Świetliki. Kto trzyma w rurach kanalizacyjnych świetliki? Mam nadzieję, że to były świetliki. No kurka wodna! O, udało się, przeskoczyłem i nie spadłem tym razem. Biegiem, 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 biegiem i co mi to daje? Nic mi to nie daje, poza tym, że... Wskakuj, że ty! Fuj. Tak, wiem, że jest to radioaktywne, pomoczyłem się trochę. Przynajmniej mam teraz pewność, że nigdy więcej na nogach nie będę miał grzyba. Fuj. A gdzie mnie ten rurociąg? Stop, stop, stop. Ojojojojo, nie, 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 nie. Mam wrażenie, że to nie będzie dobrym pomysłem, no ale co mi tam? I co, i nic. Płyniemy. A teraz by się przydało wyjść z tej wody. Fuj. I znowu. Jestem pod wodą. Co to właściwie było? Na ten pomarańczowy proszek. Fuj. Wali cykorium, no ale co tam? Czy mnie tu przypadkiem przed chwilą nie było? W takim razie... Wsteczny i idziemy dalej. I teraz w górę, w górę, w górę, w górę. Też nie.
Ej, no. A jak tą środkową bajkę dać? No, oczywiście musiałem już coś popsuć. W tym przypadku bajkę. O, cześć. No. A właściwie po co tu zszedłem? Najwidoczniej po nic. Nawet uniknąłem opucia. Pluto baterie! I paczki świątecznej. Jej, takie rzeczy to ja lubię. A to co zrobi? Aha. Nic fajnego. Da się to włączyć? Da się to włączyć? Nie da się to włączyć. A, szkupa. To sprawdźmy, co jeszcze tu mamy. Drugą część tego. Czyli nie. Dobra, stop. Coś czuję, że jutro będzie po tym miał migrenowy ból głowy. Okej. Gdzie dotarłem? Dlaczego tu dotarłem? I właściwie gdzie ja jestem? Oj. Aha. Wiedziałem, że ten proszek był trujący. Po prostu wiedziałem, że był trujący. A i tak się musiałem wziąć i nim sztachnąć. Po prostu nie, to było nie do uniknięcia. Już opanowałem to do perfekcji, widzieliście? Jeden strzał, jeden trup i tak ma być. Teraz przeżyję. Albo i nie. No fajnie. Z powodu, że jest druga w nocy, omalże. Nawet nie chcę mi się denerwować, po prostu nie mam siły, nie mam ochoty. A jak się pewnie będę wnerwiał, to obudzę pół rodziny i nie tylko ja się będę wnerwiał bez powodu. No nic. Było fajno. Każdy przecież marzy o tym, żeby dać się rozgnieść zaraz z rana. Przez wielkie tłoki. Bez sensu. Ty, a może to przez to, że ja te glutobaterie biorę i tak ginę? Nie, chyba nie. Idź, idź, jest! O to chodziło, o to chodziło. A, nie, nie chcę spaść. Jak spadnę, to będzie niecie... Fuj. Szybciej, szybciej! O, nie! Czy ja do cholery jestem kurna w jakimś Star Treku, czy jak? Tak, jestem. Jak to można inaczej nazwać? Te przyrządy tutaj nie mają najmniejszego celu. Raczej najmniejszego prawa bytu. Dobra. Na szybko tego nie zrobię, więc to zrobimy myśląc, albo udając, że myślimy. No, tum, tum, jedziemy ten. Po prostu jedziemy tum, tum, tum. Tum, tum, tum. I biegnij. Jeha! I tutaj jest kolejna zupka, której nie chcę, więc pójdę tutaj do kolejnej zupki, której nie chcę. A jak teraz pójdę tutaj? To tylko zgadywanie, ale... Nie poszedł...
Nie dałoby się, żeby to szło w drugą stronę, no. I tak dam radę doskoczyć. Dam radę, mówię. O, widzicie, dałem radę. Nie wiem, gdzie się pcham. Nie wiem, czy to właściwie ma sens, ale i tak tym tam pcham. Tak sobie powiedziałem, i tak się dopcham. Kurde. Czołgam się, podskakuję jak zajączek. Nie mam pojęcia, gdzie ja właściwie teraz dotarłem. Mroczno. I znowu zupka. Dopiero tam byłem. Czyli trzeba iść w drugą stronę. Okej. Wow, ciepło tu. Dobra, to zaczyna być irytujące, ale przynajmniej wiem, że dotarłem już na miejsce, gdzie więcej zupki nie mogę zrobić. Gdzie właściwie jestem? A! W miejscu, gdzie małe kraby odskakują i umierają na zawał spowodowany przedawkowaniem nowej nauki o nazwie łomatologia. O. Widzicie? Żaden student tego nie wytrzyma, a w szczególności taki mały. Jak zwykle. Zamknięte. Schody. Gdzie? Gdzie są moje obiecane schody? Tam schody. Sorry. Schody. Okej. Trzymaj. No. Stówka jest, schody są. Super jest. A gdzie właściwie idę? Ale ja tu już byłem. Znowu na taśmę. Lecimy. Dobra. Powiedz... Kurde, znowu. Ścinka piękna. Dobra, teraz nie spadnę. Mam wrażenie, że chodzę w kółko. Mam dobre wrażenie, chodzę w kółko. Ale nie tym razem. Aha. I tu mnie nic nie czeka. Jakże mi miło. I tym szokującym faktem zakończymy ten odcinek. Dzięki za obejrzenie kolejnego 14 odcinka z serii Let's Play Zagrajmy Half-Life. Komentujcie, subskrybujcie, zapraszajcie znajomych i najlepiej powiedzcie mi, gdzie mam teraz iść. Serio. Nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie tu się teraz trzeba udać. No nic. Dobra. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.